Całe nasze życie jest, jest drogą. Yy, zmierzamy ku, ku pełni, tak patrząc, z wiarą na nasze życie. Wielki to jest taki czas, kiedy sobie to bardziej uświadamiam. Yy, jest to czas takiego, no coś, co powinno cały czas towarzyszyć, ale yy, ten czas intensywniejszy jest takie myślenie o, o sobie, o, w tym znaczeniu, co mną kieruje. Do czego tak naprawdę zmierzam, co mi przeszkadza? Na początku Wielkiego Postu zawsze mam duży kłopot z wyborem jakiegoś postanowienia na ten czas, bo jest to też czas takiej, powiedzmy, intensywniejszej pracy nad sobą. Jest tyle tych spraw, którymi powinienem się zająć, że bardzo trudno jest jakąś jedną wybrać, na coś jednego się zdecydować. No ale myślę, że tak właśnie mogę powiedzieć, że jest to czas. Takiego intensywniejszego zdobywania świadomości yy, siebie samego, przypomnienia sobie o co w ogóle chodzi i teraz co mną kieruje, co mi przeszkadza, no i takim czasem taką próbą porządkowania yy, tego, co jest przeszkodą, w tym, żeby później no, w radosny sposób przeżywać Wielkanoc i żeby no coś z tego obumierania z Chrystusem rzeczywiście się dokonało, aby tak coś też ze zmartwychwstania się stało.